Przyszedł czas na trzeci już special, czyli trzecie zestawienie 10 najchętniej oglądanych i najlepiej ocenianych przez Was, widzów tego kanału, timelapsów. W tym zestawieniu ranking timelapsów od 101 do 150. Miejsce 10 zajęły ex aequo dwa timelapsy, 124 i 128, czyli przejazd Fliksem ze Słupska do Gdańska i przejazd, ale już jakimś PKS-em, z Gdańska do Elbląga. Przejazd Fliksem z Krakowa do Wieliczki z dorobkiem punktów 42 zajął sobie miejscówkę 9. Miejscówka 8 przypadła ex aequo aż 3 timelapsom. Były to w kolejności dat publikacji trasa z Nowego Targu do Niedzicy, wyjście z portu w Kołobrzegu i wrocławska linia MPK 110 spod Galerii Dominikańskiej na Iwinę. Uzbierawszy 2 punkty więcej, na 7. miejsce wdrapały się znowu ex aequo timelapsy ze skrzyżowania w Rzeszowie z flagami Unii Europejskiej i flagą Rzeszowa oraz timelapse z przejazdu pociągiem Intercity ze stacji Gdańsk-Oliwa do Wejherowa. Jeśli kogoś bardzo interesuje, dlaczego timelapse nie zaczyna się na Gdańsku Głównym, odpowiedź jest banalnie prosta. Najzwyczajniej w świecie nie zdążyłem znaleźć swojego przedziału, usadowić się w nim przy oknie i wyjąć kamerkę, wkręcić ją na przyssawkę, przyssać ją do szyby wagonu i profilaktycznie, aby bateria nie padła po drodze, podłączyć powerbanka. . 54 punkty pozwoliły wjechać timelapsowi z przejazdu z Krakowa do Nowego Targu na miejsce 6. Miejsce 5. Tą miejscówką musi się zadowolić timelapse z pociągu Intercity z kawałkiem trasy między stacją Łobez i Stargardem. Na miejscu 4 wylądował timelapse z 63 punktami, a był to przyjazd z Lublina do Kraśnika. Do pudła zabrakło mu zaledwie 2 punkty. Te właśnie 2 punkty więcej, czyli 65, i z takim wynikiem lądują na miejscu 3 timelapse z hotelowej restauracji na 11 piętrze w Świnoujściu. 11 punktów lepszy od niego i dzięki temu zajął miejsce drugie. To timelapse z przejazdu z Gdańska do Torunia. And the winner is... Timelapse 131. Przejazd PKS-em z Elbląga między kątami rybackimi a krynicą morską. Jego wynik, który dał mu zwycięstwo, to 78 punktów. To byłoby na tyle. Jeśli chodzi o czwarty special na kanale, będzie przynajmniej w teorii po timelapsie 201. Zanim czwarty special, to co poniedziałek o 14:00 kolejne timelapsy. Między oglądaniem, komentowaniem, lajkowaniem, udostępnianiem tychże timelapsów zapraszam na mój podstawowy kanał YouTuber McGregor. Do zobaczenia na tym lub tamtym kanale.